Dzisiaj bardzo aktywna niedziela nad zalewem w Karpowiczach z uwagi na turniej Aktywna Wieś Podlaska. Po raz drugi organizujemy również zawody Water Challenge, czyli zawody na naszym dmuchanym parku wodnym. Oprócz tego dzisiaj piłka plażowa, oprócz tego również Nordic Walking i wiele innych rywalizacji sportowych. Przede wszystkim we współpracy z Ludowym Zrzeszeniem Sportowym, więc z inicjatywy pana posła Mieczysława Baszko. Dzisiaj organizujemy to wielkie wydarzenie. Ogromna frekwencja, ogromne zainteresowanie. Bardzo wiele osób zapisało się przede wszystkim na konkursy na dmuchany park wodny. Przypominam, jedno z największych atrakcji Województwa Podlaskiego, darmowa, a szczególnie kiedy te lato jest upalne, tym bardziej zachęcamy do odwiedzenia zalewu w Karpowiczach. Impreza będzie co roku organizowana, bo świetnie się przyjmuje. Przyjeżdża bardzo wiele mieszkańców, nie tylko tutaj z terenu gminy, ale spoza również, z całego powiatu, województwa. Piękna pogoda, upalny dzień, czysta woda, wiele atrakcji na wodzie i również na plaży. Dlatego też zachęcamy również do odwiedzania nie tylko dzisiaj, ale również przez całe wakacje nad zalew Karpowiczów. No, pomaga nam również pogoda, bo nie sposób wysiedzieć w domu, kiedy jest taki upał, ale rzeczywiście coraz więcej osób zainteresowanych jest przyjazdem. Wiele turystów, którzy znajdują się teraz nad Biebrzą, niedaleko Suchowoli, również odwiedza dzisiaj zalew Karpowiczach. Oprócz tego są dmuchańce, oprócz tego lody, wiele innych atrakcji, więc zapraszamy również w tygodniu i za rok.